Małopolskie. Małgorzata Karańska, Małopolskie TV. Rozmawiam z Żanną Szyszkiną, nauczycielką muzyki oraz prezes Związku Polaków w Okręgu Żytomierskim. Pani Żanno, na czyje zaproszenie przyjechał zespół Kolorowe Ptaszki do Polski, do Małopolski? My otrzymaliśmy bardzo miłe zaproszenia od Fundacji Więcej Serca z Krakowa i jeszcze partnerstwo z Ziemi Sądeckiej od prezesa pana Stanisława Dyrka. I miło nam, że nas zaprosili i my możemy tutaj sobie odpoczywać, zobaczyć ziemię naszych przodków. Jak długo jesteście i co tutaj zwiedzacie? Przyjechaliśmy do Krakowa 19 sierpnia. O czterech dniach zobaczyli najlepsze miejsca Krakowa, królewskie miejsca, no i nawet basen był dla dzieci zorganizowany. Także wszystko. A w Krynicy? I tutaj w okolicy najbliższej nam. W Krynicy już my czwarty dzień. Zobaczyliśmy całe miasto Krynica, różne hotele, miejsca historyczne, park. Wyszliśmy na górę parkową, wczoraj byliśmy w Muszynie, wyjeżdżali na gondolach. Także bardzo ciekawy pobyt nam zorganizowany tutaj. Co wieczora spacerujemy i patrzymy na te fontana grające. Także bardzo ciekawe tutaj. Jutro, czyli dzisiaj jeszcze do Piwnicznej, tak? Tak, jedziemy jeszcze dzisiaj do Piwnicznej. 7 dni zaplanowane tam i początek roku szkolnego. Po raz pierwszy to zaczniemy uczyć się języka polskiego w szkole polskiej i to najciekawsze chyba jest tu dla dzieci, takie zobaczę na żywo, jak to wygląda. Bo powiedzmy, że dzieci mają korzenie polskie, tak? Tak, cała te dzieci i ten zespół, który już działa od 91 roku, to wyłącznie dla odrodzania był zorganizowany, dla odrodzania języka, kultury polskiej. Śpiewamy i w kościele, i na różnych festiwalach polskich. I jasne, że to zainteresowanie rodzice i babci, dziadki, żeby ich dzieci niosły język polski i kulturę polską. Pani również ma pochodzenie polskie. Z tego, co pani powiedziała, to babcia była rodem z Tyszkiewiczów. Tak, miała nazwisko Tyszkiewicz i duża rodzina Tyszkiewiczów. Dziadek miał w rodzinie moje nazwisko, to po ojcu Lędzi, on też chyba z około Warszawy, pochodzący z tych ziemi. Kiedyś kupili ziemię w tych naszych krajach i tak pozostało się i historycznie już nie zmieniło się. Pani Żanno, pani jest prezesem Związku Polaków w Okręgu Żytomierskim. Na czym polega działanie związku? Nasz Związek Polaków ma takich dużo jeszcze małych związków, który łączy centralny w Kijowie, Związek Polaków Ukrainy. Mamy obwodowy Związek Polaków i mamy takie powiata chyba w każdym, i do którego my należymy. To Związek Polaków imieniu Władysława Reymonta. Bo założony w 2000 roku, to obchodzimy roku Reymontowskiego i dlatego mamy już nawet imienia. I my zorganizujemy nauczanie języka polskiego, bo nie ma w szkołach specjalnie, nie ma szkół polskich w obwodzie żytomierskim i dlatego znajdujemy różne momenty i takie formy nauczania języka polskiego. Przez kulturę, piosenka połączamy razem. Razem chodzimy do kościoła, bo to mocno związane jest. Język polski u nas, dla nas pozostały od dziadków i od kościoła. I od kościoła zaczął się rozwijać się język i dalej już pracujemy. Często zorganizujemy, już od 10 lat mamy taki festiwal, bo świat to my. Dziecięcy, dla dzieci. Co roku nas do 600 dzieci przyjmuje udział, to tylko w naszym powiecie. Mamy taki duży festiwal Tęcia Polesia obwodowy w Żytomierzu. No już na takim wysokim poziomie, już od 20 lat. Dalej mamy
bardzo wspólnych imprez z Winnicą, z Odessą, z Lwowem. Ostatnio byliśmy i zdobyliśmy pierwsze miejsce w takim konkursie pieśni dla Jezusa w katedrze lwowskiej w maju miesięcy. Także tak idzie nasze życie. Bo powiedzmy widzom naszej telewizji, że w Żytomierzu mieszka około 50 tysięcy Polaków, tak? To jest tylko mieszkańcy w okręgu? To tylko mieszkańcy Żytomierza. A cały obwód też ma dużo miejsc. Są wioski, w których brzmi tylko wyłącznie w rodzinach język polski. W kościołach wyłącznie język polski. Także dużo mamy Polaków. Sam obwód żytomierski ma 60% Polaków całej Ukrainy. Niedawno powstał, 5 lat temu powstał teatr, tak? Polski. Tak, teatr polski. Tam jeszcze młody, bo sama młodzież zorganizował i dyrektorem jest tego grona Mikołaj Warfolomiejew. Także dużo przyjemnych takich momentów z naszego życia mamy. Żytomierz to jest miasto, które powstało w IX wieku, tak, ale wielu słynnych Polaków też odwiedziło to miasto, zwłaszcza w XVIII-XIX wieku. Tak. Jak mamy duży cmentarz katolicki, z tego widać, że dużo słynnych Polaków z rodziny Paderewskiego. Dużo czasu poświęcił w swojej pracy i napisano dużo utworów. Kraszewski, którego pomnik spotkaliśmy tutaj w ogrodzie krynieckim. I tak przyjemne, że my mówimy nasz Kraszewski tutaj też odwiedził Krynicę. W Krynicy z Żytomierzem był związany również między innymi Ignacy Jan Paderewski, tak? Tak, Ignacy Paderewski, wielki jego pianista. Rodzina odwiedził ciocię, chyba mamy grup cioci Paderewskiego. No także Zaremski i taki muzyk znany, nawet szkoła Zaremskiego, chór Zaremskiego. Latoszyński, jeszcze dużo różnych mamy imion. Czy utrzymujecie kontakty z młodzieżą w Polsce, tutaj w kraju, w Polsce? No na razie jeszcze nie mamy takich stałych kontaktów i właśnie przyjechaliśmy po to, żeby zdobyć, jakoś nawiązać te kontakty. I jak nam pan Stanisław Dyryk zorganizował te spotkania w szkole, to mamy nadzieję, że nasza szkoła jakoś zapozna się, bo bardzo przyjemnie na te tematy reagują nasze władze i nasz dyrektor tej szkoły. Nawet mamy już podziękowanie naprzód od dyrektora szkoły, z której dzieci przyjechały. Dla szkoły tej, u której my będziemy jeszcze. Także. Czyli będziecie jeszcze w Piwnicznej, tak? Mówicie o... Albo Piwnicznej, albo dokładnie jeszcze... Nie wiem, która to szkoła, to dla nas będzie taki podarunek, ale będzie szkoła. A jak pani wrażenia z pobytu w Małopolsce? Nawet nie ma słów, jak co najpiękniejsze słowa, żeby zebrać w jedno, to takie mamy wrażenie. Od ludzi do mieszkańców, do uśmiechu, wszędzie bardzo przyjemne przyjmujemy. A pani osobiście była po raz pierwszy w Polsce, czy... Ja nie jestem po raz pierwszy w Polsce, ale tutaj w tych krajach po raz pierwszy z młodzieżą. Rodzina jeszcze tutaj przebywa, pani może jakaś? Rodzina nie, już młodzież, już syn tutaj w Polsce pracuje, a rodzinę już nie mamy, rodziny tutaj. Ania, jak ci się podoba w Krynicy? Дуже подобається, я тут вперше, і тут дуже гарно, ми були вже багато де, побачили ціле місто, мені дуже подобається. А тобі, Мілька? Дуже, дуже гарне місце. A co najbardziej? Masz jakieś ulubione swoje miejsce? Pełna Parkowa Góra. Parkowa Góra, tak? Dlaczego? Tak. Dużo podoba się. Nie po raz pierwszy jesteście w Polsce. Gdzie byłyście wcześniej? Ja była w Warszawie i w Maćkowcach. A ty? Tylko w Maćkowcach. Tylko. Czy to była wizyta w związku z tym, że jesteście, występujecie w Kolorowych Ptaszkach? Tak. My występamy. I co tam, jakie piosenki prezentujecie w tym zespole? My śpiewamy po polsku, ukraińsku i kościelnie. Kościelnie, tak. Kościelnie, tak? Chodzicie do szkoły, ile masz lat? Ja mam 13 lat. I chodzisz do jakiej szkoły?
do gimnazji. Do gimnazjum, tak? Tak. A ty? Ja mam 15 lat i także do gimnazji. Tak. I wy macie polskie korzenie. Kto u was z rodziny był Polakiem? Mój dziadek. Twój dziadek, a ciebie? Tak. Mój tato jest Polak. Jest Polak. Twój tata jest Polakiem. Tak. Czy możemy usłyszeć jakieś piosenki z repertuaru Kolorowych Ptaszków? No właśnie tak. Zaśpiewamy nasze ulubione Sokoły. Można? Siada na koń kozak młody, ciulej żegna się z dziewczyną, jeszcze ciulej z Ukrainą. Hej, 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 hej.